królami nie będziemy w aliansach nigdy przed mocą. Uśmiech, proszę. Z nadesłaną przez Komendę Miejską Policji w Kilkach Śląskich odnośnie
Instytutu Pamięci Narodowej warto do wydarzenia odnośnie interwencji z dnia 14 marca 2011 roku przeprowadzonej przez funkcjonariuszy w sądzie KAM. Skorzystali na trzecie wniosek oddalić się w kwestii dotyczących lokalu służbowych funkcjonariuszy policji, albo w aktach sprawy znajdują się zeznania funkcjonariuszy policji przesłuchanych na okoliczność przedmiotowej interwencji, natomiast treść notatników służbowych nie może zastąpić treści tychże zeznań z obowiązującymi przepisami. Napiszemy tak. Jako świadek pierwszy funkcjonariusz Michał Tandera, proszę sobie tutaj stanąć. Natomiast pozostałych świadków proszę jeszcze popytać na pytanie. Przypominam sobie swoją interwencję w sądzie rejonowym w
chyba w dniu 14 marca 2011 roku, jedynie na podstawie filmiku, który obejrzałem sobie na YouTube. A mniej więcej co mam powiedzieć z tej interwencji? Wiem, że służby w tym dniu pełniły w patrolu operacyjnym z Beniaminem Siemkowskim. W tym dniu pełniłem w patrolu operacyjnym z Beniaminem Siemkowskim. I na interwencję zostaliśmy wysłani z polecenia dyżurnego jednostki. Na interwencję zostaliśmy wysłani z polecenia dyżurnego jednostki. I powodem zgłoszenia było grupa osób zakłócających. Powodem zgłoszenia była grupa osób zakłócających pracę sądu. Pracę sądu. A kto zgłaszał, pamięta pan? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Kto zgłaszał? Prawdopodobnie pani sędzina sądu z Piekarskiej. Prawdopodobnie. Ale nie jestem tego pewien. Pani sędzina sądu z Piekarskiej. Ale nie jestem tego pewien. Pojechał pan na miejsce sądu. Jaką tam sytuację pan zastał? No i tego właśnie się nie przypominam. Pojechałem na interwencję do sądu. Jaką sytuację pan zastał? Z zapisu tego filmiku nie wynika, bym tam wykonywał jakieś czynności wobec... Z zapisu tego filmiku nie wynika, abym wykonywał jakieś czynności. Na korytarzu, tak, na korytarzu sądu. Na korytarzu sądu. Wobec wobec oskarżonych. Co jeszcze pan pamięta? Nic więcej nie pamiętam. Na dzień dzisiejszy. Przemysł, tak, odczytano protokół z przesłuchania świadka, to jest karta 25-27, z którego wynika, iż świadek zeznaje. Ja zostałem zapoznany z treścią artykułu 233 Kodeksu karnego, zostałem pouczony i składam następujące zeznania, mianowicie służbę policji pełnię od roku 1996. W dniu 14 marca 2011 roku pełniłem służbę w patrolu operacyjnym razem z funkcjonariuszem Beniaminem Świątkowskim. Około godziny 10.35 otrzymaliśmy polecenie, aby niezwłocznie udać się do Wielkiego Sądu mieszczącego się przy ulicy Bytomskiej 343 w Piekarach Śląskich celem udzielenia pomocy interweniującym tam policjantom. Na miejscu budynku sądu na ostatnim piętrze zauważyliśmy umundurowanych funkcjonariuszy policji, którzy wyprowadzali z pomieszczenia sędziów grupę mężczyzn. Udzieliliśmy również pomocy tym funkcjonariuszom przy wyprowadzeniu tych osób na korytarz budynku. Następnie sędziny zamknęły się w swoim pomieszczeniu, a umundurowani funkcjonariusze policji przystąpili do legitymowania tych osób. Ponieważ sytuacja została opanowana, osoby uspokoiły się, także razem z policjantem Siemkowskim opuściliśmy budynek i udając się w teren celem wykonywania wcześniej zleconych nam czynności służbowych, będąc przez cały czas na nasłuchu radiowym. Pamiętam jedynie, że sędzina poinformowała mnie podczas przeprowadzonej interwencji, że osoby, które nie chciały opuścić pomieszczenia, swoim zachowaniem chciały wpłynąć na decyzję i to wszystko, co ja mam do zeznania w tej sprawie i co pamiętam. To pan podtrzymuje, tak? Tak. Co jest tego, sytuacja zeznania pod przysięgą wysokim sądem, gdzie po prostu oparte na podstawie władzy. Dobrze, proszę sobie usiąść w tym miejscu oskarżony publika. Czy jest to zeznanie, które było pod przysięgą, ale żeby nie polegało na kłamstwie. Te zeznania odczytane podtrzymuje pan, tak? Tak. Zeznania odczytane podtrzymuje. Coś do tego wątku, żeby dodać, ustosunkować się do tego? Nie. Nie mam nic do dodania więcej.
ogóle wchodził do tego pokoju sędziów? Z tego wynika, że byłem, tak. Z tego, co wynika z odczytanych zeznań, to ja. I z zapisu, i zapisu. Do tego pokoju sędziów. I z zapisu na filmiku. I z zapisu na filmiku. A czy pan pamięta, jak te osoby się tam zachowywały? Ile osób było w tym pokoju? Niestety nie pamiętam. Niestety nie pamiętam. Ile osób było w pokoju, jak te osoby się zachowywały? Ja również, w którym momencie pan wyłączył na ten interwencję pierwszą? I nie pamiętam, w którym momencie dołączyłem pana do interwencji. Pan w odczytanych zeznaniach wynika, że drogą radiową się pan dowiedział, że sędzia panu przekazał, czy kto to panu przekazał, że tam jest utrudnione wykonywanie czynności? Dyżurny jednostki. A czy on mówił, w jaki sposób jest, na czym polega to utrudnienie wykonywania czynności? Nie pamiętam. Dyżurny jednostki. Przekazał jakąś informację dyżurny? Że powodem interwencji jest grupa osób zapisających pracę sądu. Grupa osób zapisających pracę sądu. No zapiszmy, że nie pamiętam, na czym miało to zakłócenie pamięci. Co polega, że? No nie pamiętam. Nie pamiętam, na czym to zakłócenie miało być polegać. Jak te osoby tam się zachowywały na miejscu, kiedy pan przyjechał na interwencję, nie jest pan w stanie. Jak te osoby się zachowywały, kiedy przyjechały na interwencję? Nie jestem w stanie powiedzieć. Czyli nie pamiętam. Nie pamiętam. Skoro świadczy chwili i rzeczy pan ministra, jest mi po prostu, jakaś przemoc ze strony
podstawową czy jakimś drugim. A może zamiast przemocy świadek powinien użyć trzech całych ostrzegawczy? Albo coś w tym rodzaju? No, dziękuję bardzo. Pozostałe uwagi? Ja mam tylko pytanie, że siatka proszę przyjmuje. Z czego może wynikać, proszę Pani, w dniu dzisiejszym? Pewne okoliczności są dla mnie te zdarzenia nie pamiętam. Tak, mówię, było to około 5. Było to około 5 lat temu ta interwencja. Ja na co dzień wykonuję obowiązki służbowe i stykam się z różnymi tego typu sytuacjami. Tak, powiedziałem, nie prowadziłem do takiego pracy służbowego. Tak jak powiedziałem, nie prowadziłem do takiego służbowego. Dlatego też czynność procesowa polegająca na przesłuchaniu mnie w charakterze świadka. Czynność procesowa polegająca na przesłuchaniu mnie w charakterze świadka. Była wykonana krótko po zdarzeniu. Żeby to można odtworzyć na rozprawie. Czyli wówczas Pan najwięcej tych szczegółów pamięta, jeżeli chodzi o przewidzenie, co tam bezpośrednio po zdarzeniu, kiedy Pan był przesłuchany. Tak, to było na świeżo, no to coś tam, to co się było świadkiem, no to się zeznało tam. Po zdarzeniu. To co słyszałem, a to zeznałem. Na świeżo, kiedy byłem przesłuchiwany, wówczas pamiętałem o okoliczności przewidzenia zdarzenia. A teraz jedynie mogłem się posiłkować jedynie tym zapisem w tej książce dyżurnego i... A w tej chwili mogłem się posiłkować tym zapisem w książce dyżurnego. I nagrać filmikiem na YouTube. Rejestrze, dlatego że książka raz w rejestrze. O rejestrze chodzi. Kogo
krawarz, tak. I co jest w tym rejestrze? Czy świadek pamięta, co tam przeczytał w tym rejestrze? Pamiętam. Dla mnie jest powód zgłoszenia. To jest w rejestrze dyżurnego, tak? Tak, tak. To jest w rejestrze dyżurnego. Przeczytałem. Jest podany powód zgłoszenia, tak? Tak. Powód zgłoszenia, miejsce interwencji. Powód zgłoszenia, miejsce interwencji. I ewentualnie sposób jej zakończenia. I ewentualnie sposób jej zakończenia. Kiedy świadek przeczytał to? Przed poprzednią rozprawą. Przed poprzednią rozprawą przeczytałem. Rozumiem, przed poprzednią rozprawą świadkowi udostępniono ten rejestr przed 5 lat, dobrze rozumiem? To jest elektroniczna książka służby dyżurnego. To jest elektroniczna książka służby dyżurnego. I mam tu uprawnienia do wglądu mojego pomieszczenia. I nie wiem, to po prostu sam. Mogę zabrać do mnie. Gdy chciałem się przygotować do rozprawy. Do tego. Dokonałem wglądu, bo chciałem przygotować się do rozprawy. Czy przed tym przygotowaniem się do rozprawy jeszcze świadek coś innego sprawdza, jakieś inne dokumenty, no tak mi to służbowe, czy on rozmawia z jakimiś świadkami, poza oczywiście obejrzeniem filmu o rodzinie? Nie. Poza tym rejestrem i obejrzeniem filmu. Nie rozmawiałem z innymi funkcjonariuszami na temat interwencji. Do żadnych innych dokumentów nie wiadomo pan. Nie posiadam żadnych innych dokumentów. Typu jakieś notatki, zapisy urzędowe, raport wiadomo na okolicy. Nie posiadam takich. Jedynie tak mówię, ten rejestr interwencji i zapisy, nic więcej. Raport wyborowy. Nawet taki wyborowy. Nie przypominam sobie.
tym? W takiej sytuacji. Zatem gdyby taka sytuacja się zdarzyła raz w karierze świadczeń, to jakby zapewne odpowiedź. Według mnie to nie była żadna spektakularna interwencja, także nie było powodu, żeby ją pamiętać. Według mnie nie było to żadna spektakularna interwencja. Dlatego nie ma powodu, żeby ją pamiętać. Świadek nie pamięta przesłuchania, nie pamięta tego, co świadek podpisał, ale świadek jest przekonany, że to miało miejsce. No skoro zostało to odczytane tutaj na rozprawie, no to musiało być przesłuchane, tak? Skoro zostało to odczytane, to nie na rozprawie. A nie zaczynał się nigdy świadek z sytuacją, w której odczytywano by nieistniejące, sfałszowane, zmistyfikowane. Nigdy się to nie było. Polecam poczytać książki, obejrzeć filmy. Sfabrykowane i sfałszowane. Bo to powszechna praktyka działająca. U nas w policji, w prokuraturze i w sądach. Prosiłbym do mojej oświadczenia wpisać do protokołu. Odnotowano oświadczenie złożone przez oskarżonego. Już wiemy z wiedzy powszechnie dostępnej z telewizji, z gazet, z książek. Fałszowania dokumentów, wytwarzania fikcyjnych dokumentów, przerabiania dokumentów prawdziwych, wypełniania ich przez osoby nieuprawnione. Ma systematycznie miejsce.
szczególnie urzędów publicznych, policji, prokuratury, sądów. Po tysiącach najczęściej po prostu z nich rocznie około 5000 sądów, a i prokuratura są na trzeci Jako oskarżony mam swoje
pobudek, oceny i prowadzonej moje sprawy. I słuszny, czy to jest słuszne, czy nie słuszne. Informacji
jakie to jest pomieszczenie. I proszę to zaproponować, to nie było tej informacji, że to było pomieszczenie na sędziu podstawowe, składa oświadczenie po tej treści. Ja takiego na wszystko nie widziałam. Czy pytania jakieś jeszcze? Tak. To pojawiły się dwie nowe kwestie w związku z zeznaniami świadka. Jeszcze jest taka, mianowicie świadek przed chwilą powiedział, że funkcjonariusze umundurowani, czy rozumiem, że świadek był umundurowany, czy też nie umundurowany? Chodzi o moją osobę? Tak, ale ja byłem w patrolu operacyjnym, nie umundurowany. Ja byłem w patrolu operacyjnym, nie byłem umundurowany. Oczywiście zawsze w tym procesie proszę zapisać. Powiedział świadek przed chwilą, że umundurowani funkcjonariusze dokonali tych wpisów do ratownika służbowych. Świadek ma taką wiedzę. Gdyż służba prewencyjna pełniąca obowiązki w terenie ma obowiązek prowadzenia na takim służbowym. Służba prewencyjna pełniąca obowiązki w terenie ma obowiązek prowadzenia ratowników służbowych i odratowywać w nich. Ma obowiązek prowadzenia ratowników służbowych. I dokumentować w nich przebieg służby. Dokumentować w nich przebieg służby. Cały przebieg służby dokumentuje się na takim służbowym.
szczególności zgłaszane interwencje. Dokumentuje się to, cały przebieg służby dokumentuje się w notatniku służbowym. Podejmowane czynności legitymowania osób. Przebieg służby na wszystkie inne czynności podejmowane przez policjantów. Czy gdyby jeszcze świadka przybył do komendy waszej piekarni, do pana komendanta? Tak też zresztą uczyniłem w tej interwencji do pana komendanta. Gdyby się dzisiaj tam wybrał do pana komendanta. W godzinach pracy oczywiście, jego przyjechał do godziny 15. I gdyby pan komendant chciał mnie siłą wyrzucić ze swojego gabinetu. Czy zdaniem świadka byłoby to działanie legalne, praworządne i roztropne ze strony pana komendanta? Chciałem zaznaczyć, że pan komendant przyjmuje interesantów w określonych dniach i godzinach. Komendant przyjmuje interesantów w określonych dniach i godzinach? Nie. Pytam świadka o jego świadomość prawną, praw obywateli Rzeczypospolitej i obowiązków urzędniczych. Godziny pracy państwa. Świadek akceptuje to
skandaliczną tezę z zapisu, jeżeli to jest prawda. Nie wiemy, czy tak się wygląda zapis, który sprawdziły, czy został w ten sposób skonsumowany. Ale zakładają, że mamy do czynienia z takim zapisem, czy powodem również ściągnięcia policji był fakt, że w godzinach pracy urzędu płaconego z naszych podatków obywatele przyszli i coś tam od sędziów, w tym wypadku sędziów, chcieli, żeby nasyłać na nich policję i wyrzucać ich siłą z pomieszczenia urzędu skarbowego. Czy świadek uważa takie działanie, nawiązujące wprost do praktyk komunistycznych czy obecnych realizowanych na Białorusi, w Rosji, na Kubie, w Korei. Czy uważa, że powinniśmy na rządzie Unii Europejskiej wykorzystywać policję w celu zastraszania obywateli, pozbawiania podstawowych praw obywatelskich? A jednym z tych najważniejszych praw jest prawo do tego, żeby być w urzędach publicznych, ludzi na pracy i patrzeć na ręce, co internet składać skargi. Sobie samo obecnie. Wysoki Sądzie, muszę uchylenie tego pytania, gdyż ocena świadka w tym zakresie nie może dojść do wniosku ze stawianym zarzutem. I materiał dowodowy w tym zakresie zostanie poddany ocenie przez sąd w momencie wydawania wyroku. Z jakiegoś to innego powodu można się
przywrócenie sytuacji do zgodnej strony. Musiało być nastąpić jakieś zdarzenie, które działało niezgodnie. No to było zgłoszenie sędziego. Prawdopodobnie sędziego. Proszę świadczyć, ale przed chwilą powiedział, że poza zdarzeniami dotyczącymi dokonania prawa mocą jest wiele zjawisk i sytuacji, w których policja może interweniować. Prosiłbym o wymienienie chociaż jednego przykładu. Pojęcie interwencji jest przybycie szybkie funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia i przywrócenie do stanie sytuacji do zgodnej sprawy. Tak jest pojęcie interwencji. Tak jak tutaj, ale... Szybkie przybycie policjantów na miejsce zdarzenia i przywrócenie do stanie sytuacji do zgodnej sprawy. Wyprowadzenie zostało z pomieszczenia sędziego, a nie z budynku sądu. I na tym oświadczeniu Wysoki Sądzie, że to najważniejsze, co się mogło mieć w kamerze, tak chciałbym przedstawić. Albo nie, bo wcześniej chciałem, albo mam jakieś osłuchy. Bo nie przypominam, że wszedłem się jako w gminie do szkoły. Wysoki Sądzie. Ale jak mi wydajemy, bo nie wiem, co to proszę powodować w protokole, że SO uniemożliwia mi zadać pytania świadkom. Proszę wezwać się. Ale Wysoki Sądzie, ja żadnego pytania nie miałem. Proszę, była pytanie. Ale nie, nie. Wysoki Sądzie, proszę, że teraz proszę, usiąść, poprosimy. Czy wpisała pani do protokołu, że pan Mistrzewski złożył oświadczenie? Pan Tomaszewski. A jednak ja tak czuję.
pana 37. Odnotować proszę w to wypowiedzi. Obcy wobec oskarżonych. Nie karają za to, żeby wyznanie wyjaśnienia. Pouczony składa zeznanie. Pouczy świadka obowiązku mówienia prawdy do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Pan przypomina sobie interwencję z 14 marca 2011 roku z pana udziałem w sądzie rejonowym w piekarach śląskich. Pamiętam, że była taka interwencja. Pamiętam, że pani interwencja. Czego dotyczyła? Kto zgłaszał taką interwencję? Kto zgłaszał? Czego dotyczyło? Z uwagi na znaczny odpływ czasu nie jestem w stanie powiedzieć. Wydaje się, że nie ma przyjaciół. Odnotować proszę, co chodzi o tego mówić. Proszę bardzo, kto z Państwa wyszedł? Pan Szur tylko, tak? Pan też? A Pani Anioł? I tak, jaką sytuację tam Pan został, no jeszcze nie wiem. Nie przypominam sobie, jaką sytuację dostałem. W jaki sposób oskarżenie się zachowali, bo lepiej przypominam o sobie oskarżonym. Nie przypominam sobie oskarżonym. Nie pamiętam, jak się zachowywali. Treść prowadzących rozmów tam na miejscu. Nie pamiętam treści rozmów prowadzonych na miejscu. To napiszemy tak, co wam radził świadek, na nie pamięć, odczytano protokół z przesłuchania świadka, to jest tak 28 do 30, gdzie świadek zeznaje tak, ja zostałem zapoznany z treścią artykułu 233 kodeksu karnego i składam następujące zeznania po pouczeniu mnie. Służbę w policji pełnię od sierpnia roku 2000, w dniu 14 marca 2011 roku w godzinach od 6 do 14 pełniłem służbę w patrolu zmotoryzowanym w ogniwie patrolowo-interwencyjnym wspólnie z sierżantem Markiem Ogiolda. Około godziny 10.20 otrzymaliśmy polecenie od dyżurnego komendy w Piekarach, aby udać się na ulicę Bytomską 343 do budynku Sądu Rejonowego w Piekarach Śląskich, gdzie według zgłoszenia miało mieć miejsce zakłócenie ładu, porządku publicznego, utrudnienie pracy sądu przez grupę przebywających tam osób. Będąc na miejscu w pokoju sędziów, zastaliśmy przewodniczącą Wydziału 6 tego sądu, panią Iwonę Rachańską i pozostałych sędziów oraz pracowników sądu Katarzyna Grabałowska, Artur Obcowski, Sebastian Chmielewski. Jak oświadczyła nam przewodnicząca pani Rachańska, grupa 8 obecnych na miejscu osób utrudniała i zakłócała pracę sądu, wskazując nam jednocześnie te osoby. Pomimo wezwania przewodniczącej, osoby przebywające w tym pomieszczeniu nie chciały opuścić pokoju sędziów. Wezwaliśmy więc obecną grupę osób do zachowania zgodnego z prawem do opuszczenia pokoju sędziowskiego. Ostrzeżono te osoby o użyciu siły fizycznej, jeżeli się nie podporządkują naszym poleceniom. Osoby te pomimo to nadal odmawiały opuszczenia pomieszczenia. Na polecenie przewodniczącej Wydziału 6 Karnego Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Tarnowskim, która z siedzibą w Piekarach, pani Iwony Rachańskiej, postanowiliśmy wyprowadzić grupę obecnych osób. Jednakże z uwagi na ograniczone możliwości postanowiliśmy poczekać na wsparcie. Na miejsce poprzez dyżurnego wezwaliśmy wsparcie, to jest patrol WRD w składzie Adam Piątek, Paweł Kornal, Tomasz Gromowicz, Rafał Cisek i patrol z Wydziału Kryminalnego Michał Gandera, Benjamin Siąkowski. Po przybyciu patroli ponownie wezwano wskazane osoby do zachowania zgodnego z prawem do opuszczenia pomieszczenia sędziów. Osoby odmówiły opuszczenia pomieszczenia, stawiały bierny opór, nie wykonywały naszych poleceń. Wobec powyższego użyto wobec nich siły fizycznej w celu wyprowadzenia osób na korytarz sądu. Na korytarzu dokonano legitymowania wyprowadzanych osób. Okazały się nimi Zygmunt Niemczyk, zamieszkały Józef Brzuch, Zbigniew Piórkowski, Szczytno, Renus Bolański,
ten Mariusz Cysewski, a Roman Sierp, Władysław Kostrzewski w Gliwicy, wyżej wymienione osoby na korytarzu sądu zachowywały się spokojnie, zostały poinstruowane o dalszym toku postępowania. Jedna z tych osób odmówiła okazania dokumentu tożsamości i podania swoich danych personalnych. Poinformowano ją o obowiązku wynikającym z artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń. Mężczyzna nadal odmawiał podania swoich danych osobowych, jak również okazania dokumentu tożsamości. Pomimo posiadania takiego dokumentu przy sobie, na terenie komendy mężczyzna dobrowolnie się wylegitymował i okazał swój dokument tożsamości. Mężczyzną okazał się Adam Słomka, zamieszkały w Katowice. Za popełnione wykroczenie z artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń ta osoba została pouczona, poinstruowana o dalszym toku postępowania. Nadmieniam również, że z informacji przekazanych nam od składu sędziowskiego bezpośrednio na miejscu zdarzenia nie wynikało, że osoby, które nie chciały opuścić pomieszczenia, używały przemocy albo groźby bezprawnie wobec składu sędziowskiego. I to wszystko, co pamiętam i co mam w tej sprawie do zeznania. To pan podtrzymuje, co zostało odczytane? Podtrzymuję to, co zostało odczytane. Coś do tego pan chciał jeszcze dodać, ustosunkować się. Nie ma nic do dodania, ani jeszcze do ustosunkowania tego odczytanego zeznania. Panie prokuratorze. Pana, czy wszystkie osoby zostały wylegitymowane, które tam były w środku? W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. Wszystkie osoby, które były w tym pomieszczeniu, zostały wyregistrowane. Nie pamiętam o takiej sytuacji. W tej chwili nie jestem dzisiejszym. Nie pamiętam powyższego na dzień dzisiejszym. Które przebywały w tym pomieszczeniu. Nie pamiętam tego na dzień dzisiejszym. A jak się zachowywały te osoby, jak pan przyjechał tam i wszedł do tego pomieszczenia? Nie pamiętam, jak te osoby się zachowywały, kiedy ja tam przyjechałem i wszedł do tego pomieszczenia. Te osoby coś mówiły? Czy te osoby coś mówiły? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie pamiętam. Czy te osoby stały, siedziały? Wydaje mi się, że te osoby siedziały. To znaczy gdzieś siedziały, tam w tym pomieszczeniu. Tak, siedziały na podłodze. Tam w tym pomieszczeniu. Zostały podniesione z tej podłogi, w jaki sposób opuściły to pomieszczenie? Tak, zostały podniesione. Zostały podniesione. Poza tymi osobami, które były w tym pomieszczeniu, poza pomieszczeniem znajdowały się jeszcze jakieś inne osoby? Nie wiem, nie pamiętam. Czy poza tymi osobami w tym pomieszczeniu znajdowały się jeszcze jakieś inne osoby? Przemoc szarpanina, budka, to mi to zapamiętam.
Pozostań obrońcy. Pozostań obrońcy. To jest pan Władysław Koszewski. Mam dla... Jak pan przybył do sądu, to czy jeszcze jakieś osoby były w pomieszczeniu sędziów? To znaczy nie chodzi mi o korytarz, przedsionek, tylko o konkretne pomieszczenie sędziów. Czy przy pańskim przybyciu jeszcze tam ktoś był? Nie pamiętam. A czy pan był umundurowany, czy pod filmem wtedy? To nie jest służba patrolowa, bo się mundurowany, tak? Skończyłem służbę patrolową. Pomyślałem, że jest umundurowany. A czy pamięta pan, ilu było funkcjonariuszy po cywilnemu w Polsce? Ja nie chcę dokładnie wiedzieć, 5 czy 6, tylko nie wiem. Nie pamiętam. Nie jestem w stanie powiedzieć, ilu było policjanta po cywilnemu. To zależy od skarżenia.
Proszę? Zależy, jakie ma miejsce zdarzenie. Dobrze, teraz mam jeszcze pytanie. Czy pana przełożeni rozmawiali panu na temat tej, tej interwencji, tej prawdy? Panie. Nie pan. Mój przełożeni. Proszę świadka. Świadek pracuje w policji. W tej chwili? No dobrze. W tej chwili 15 lat. Błahe zdarzenia, które często się zdarzają, czy nigdy ich pan nie pamięta, też ma pan polska nie, jak należy rozumieć ten projekt. Uwagi na to, co tu był czasu, nie jesteś w stanie pamiętać wszystkiego. Ma dużo świadek zeznał, że był
jednym z pierwszych z tych patrolach, tak czego nie pierwszy na drogę być. Ale to nie było. Ja byłem w pierwszym patrolu razem z łapą na drogę. Nie jest dziwne. Może to jest dziwne.
naprawdę nie słyszymy. Ja mam wtępiony słuch i jest problem. Proszę, głośno odnośnie tego pytania. Może by wysoki sędzie to nagłośnienie uruchomić, które my tutaj mamy, bo mamy akurat sprzęt, więc udało mi się to uruchomić. Nie wiem, są jakieś przeszkody w jakimś. Czy coś tu przyszło od tego, że nie działa, bo tutaj wcześniej A, to ja bym prosił sąd po prostu, żeby te odpowiedzi świadka na przykład powtarzać niektóre, które mówi ciszej. Nie powiem pan. Tylko wtedy, które się ustarczą. Za rozmowy z sędzią. I tego, jakie podobało powtarzać. Well, yeah.
pan przesłuchiwał. Kontestuję, to naprawdę pan przesłuchuje. Ja bym mógł zadać radzenie. W związku z tym, że będzie oskarżył, że świadek w końcu się nauczył mówić głośno, żeby był ogólnie słyszany, to może będą znaczyć. Jeszcze raz proszę powiedzieć, ja to odpowiem. Jeszcze raz. Czyli nie pamiętam o powyższego. Nie pamiętam o powyższego. I jeszcze tutaj, to jak według pana doświadczenia, co w końcu kieruje sprawę do sądu, bo to jest taka sytuacja. Panowie interweniujecie w sądzie słusznie, niesłusznie, a w zamian za to sądy was kroją przy nielegalnych zatrzymaniach, nielegalnych przesłuchaniach. To samo działa prokuratura w tą stronę. Że jesteście w jednej zorganizowanej grupie przestępczej wzajemnie się chroniące. Prawdę mówię, czy nie? Pan chodzi sąd, sąd chodzi pana, prokurator chodzi pana, pan chodzi prokuratora. To proszę, powinien pan to zapisać. I mamy miasteczki, są piękne, ale do razu tego jeszcze dołączmy władzę i mamy sytuację panującą w kraju. Układ na pierwszy. Czy jest jakieś pytanie jeszcze w stronę tego? To jest wszystko napisane w sprawie. Ja nawet na to chwilę dziękuję. A pan powie, ale czy nie tak? Co, że nie pamiętam? Wysoki sądzie, pytałem się świadka uprzednio, ile osób zastał na, jak przybył, czy jeszcze jakieś osoby były konkretnie w pokoju sędziowskim. I z tego, co dosłyszałem, to świadek powiedział, że nie pamięta. Tak? Czy to ja to zrozumiałem? Ja bym powiedział, że pamiętam. Tak. A następnie tutaj, oczywiście ja w ogóle nic nie słyszę, co świadek mówi, ale tutaj z wypowiedzi mi się przewinęło, doszło do mnie, że świadek zastał jakieś siedzące osoby w tym pokoju. Czy to dobrze usłyszałem, czy świadek tak zeznał? Proszę? Dobrze. Aha, czyli raz świadek mówi, że on w ogóle nie pamięta, żeby jakieś osoby, a potem sobie przypomina, że siedzące osoby zostały. Nie pamięta, raz twierdzi, że zostały inne osoby. Czy jakieś pytanie w związku z tym? No, świadek kłamie po prostu. No. Tak, chyba, że faktycznie nie pamięta, co mówił 5 minut przedtem. Chyba, że faktycznie nie pamięta, co mówił 5 minut przedtem. Jeszcze ostatnie pytanie. Zostaliście Państwo, panowie wezwani do interwencji w sposób zakłócenia pracy sądu. To zakłócenie polegało na tym, że sędziowie nie prowadzili rozpraw, nie wpuszczane były osoby, czy nie wypuszczane z sądu. Na czym to zakłócenie miało polegać? Na czym to zakłócenie miało polegać? Nie pamiętam. Dziękuję. Nie pamiętam więc tym pytaniem. Te osoby, które pan zastał, to które osoby stały, które osoby siedziały, czy wszystkie osoby siedziały, kto zastał ten ramach zastarzony, może pan wskazać mniej więcej do bliższego, gdzie kto mniej więcej stał, był, czy się stał. Proszę? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. Tu widzicie moje nerwy, które jest duże. Panie Zenas. O mojej nerwy, panie profesorze, i jedno pytanie. A to jest to, co mam pytanie. I to jest to, co mam pytanie. I to zarówno kontakty zawodowe, jak i towarzyskie.
czy ja to rozumiem, czy po prostu policjantem mówię. Jakie mówię? I z tego wynika, że osoby pracujące w części piekarza oczekują. Ja nie chciałbym przekrzykiwać. Policją. To skandal. Kto świadczy na to? 50 lat. Tłumacz. Tłumacz dziennikarz. No nie są obcy, ponieważ są to moi przyjaciele. Z rodziny? Nie, z rodziny. Nie. Poucza świadkowo na skutek prawa i odpowiedzialności karnej gospodarki fałszywych zeznań. Jednocześnie napisano, odczytano pismo z prokuratury rejonowej w Zabrzu, z którego wynika, iż sprawa toczona wobec Mariusza Cesarskiego została postanowieniem prawomocnie umorzona. Pan przypomina sobie wydarzenia w sądzie w Tykarach Śląskich 14 marca 2011 roku. Otóż ja oczywiście sobie przypominam, natomiast ja chciałbym niniejszym odmówić składania zeznań w niniejszej sprawie. Na podstawie przede wszystkim zakazu samooskarżania, czy też składania zeznań, które mogą następnie być wykorzystane przeciwko świadkowi. Czyli na podstawie artykułu 6, paragraf 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Powód drugi jest następujący. Otóż ja 14 marca 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Piekarach Śląskich występowałem jak gdyby w dwojakim charakterze, czyli byłem z jednej strony bowiem byłem podsądnym. A z drugiej strony poza salą sądową, czyli na korytarzu tego sądu, byłem po prostu dziennikarzem. Prowadziłem tam działania, czynności związane z realizacją tej społecznej funkcji. W szczególności utrwalałem film z przebiegu wydarzeń. Następnie publikowałem liczne omówienia. To są sprawy znane publicznie. W ten sposób mogłem wejść w posiadanie jakichś informacji, danych, które... które mogą być objęte tajemnicą dziennikarską. Otóż byłoby nieetyczne z mojej strony, gdybym ja jakoś poza tymi publikacjami dostępnymi publicznie. Jakoś je uzupełniał, prawda, poza tymi publikacjami. Ja tutaj muszę krótko dodać, że ja nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce. To całe wydarzenie, ono nie, tam nie ma żadnych, broń Boże, sekretów. Tam nie ma jakichś szczegółów. Nie ma
jakichś szczególnych tajemnic. Ja myślę, że obraz wydarzeń jest dość klarowny i spójny. Mi znane są w szczególności akta niniejszej sprawy, w mojej ocenie zeznania. Z okresu, kiedy jeszcze byłem podejrzanym w niej. I w mojej ocenie te zeznania świadków, jak i oskarżonych są wyjątkowo spójne i logiczne i dają jakiś obraz, wgląd w sytuację. Tym niemniej w moim przekonaniu warto podkreślić tę zasadę etyczną zawodu dziennikarza, iż nie powinien on no, jak gdyby wykraczać poza swoje publikacje, jeżeli posiada jakieś informacje. Nie powinien wykraczać poza swoje publikacje. Odnosząc się do tych wydarzeń z 14 marca 2011 roku, tak jak pan zeznał, nie było takiej sytuacji. Nie było tajemnic w tej sytuacji, nie było żadnych komplikacji ani sekretów. Trzeci powód, no i ja muszę tutaj jak gdyby wygłosić go, podkreślając zarazem, iż moim celem nie jest w jakikolwiek sposób dokuczenie pani, czy też poniżenie pani, ale z mojego punktu widzenia powstaje kwestia pani uprawnienia do przewodniczenia niniejszej rozprawie. Otóż w moim przekonaniu świadek w procesie karnym może zeznawać jedynie przed sądem niezawisłym, obiektywnym i bezstronnym. W moim przekonaniu sytuacja taka, już abstrahując od wszystkich innych względów, ale ten podstawowy wymóg bezstronności i obiektywizmu wręcz nie może być spełniony, ponieważ w moim przekonaniu zawodowy prawnik może jedynie przewodniczyć rozprawie, w której orzeczenie będzie wydane przez ławę przysięgłych złożoną z 12 wylosowanych obywateli. I wzgląd ostatni jest właściwie z mojego punktu widzenia najważniejszy i on... Otóż proszę zrozumieć moje położenie. Ja zostaję tutaj wezwany w charakterze świadka w celu złożenia zeznań w procesie. W procesie moich przyjaciół od kilkudziesiątku lat oskarżonych o to, iż bronili interesu publicznego, interesu Polski. Jak również po prostu bronili mnie 14 marca 2011 roku. Mimo to oni zostają oskarżeni, a ja choć... A ja sam choć zrazu byłem również traktowany przez oskarżyciela jako podejrzany. To następnie wobec mnie umarza się śledztwo. I to absurdalnym w moim przekonaniu, niedorzecznym, kłamliwym uzasadnieniem. Nie wiemy, dlaczego oskarżyciel umorzył to postępowanie. Kłamliwym uzasadnieniem. Nie wiadomo,
A zamiast tego, zamiast zasiąść na ławie oskarżonych, ja złożyłem akt oskarżenia przeciw samemu sobie. Mój akt oskarżenia samego siebie jest w aktach tej sprawy. Ja złożyłem swój własny akt oskarżenia. Mój akt oskarżenia jest w aktach sprawy. Otóż zamiast tego ja zostaję wezwany tutaj i mam składać zeznania jako świadek. Tutaj oczywiście każdemu nasunie się wątpliwość co do mojej rzeczywistej roli w tej sytuacji. Narzucona Polsce procedura tak zwana karna, nie przewiduje rozróżnienia między świadkiem oskarżenia a świadkiem obrony. Dlatego ja jestem zmuszony przyjąć, iż nie można wykluczyć takiego... Nie można wykluczyć takiej sytuacji, iż oskarżyciel przypuszcza, iż Mariusz Cysewski zostanie... Zostanę świadkiem oskarżenia w procesie moich przyjaciół, którzy mnie bronili. Otóż ta sytuacja jest jedno, te wątpliwości trzeba jednoznacznie bardzo mocno rozstrzygnąć i usunąć. Otóż Mariusz Cysewski nie składa zeznań w sprawie, w procesie swoich własnych przyjaciół. I to jest, ja muszę podkreślić, to jest wzgląd absolutnie wiążący, honorowy, fundamentalny. On jest najważniejszy w tej sprawie. Ja przypuszczalnie odmówiłbym składania zeznań nawet przed ławą przysięgłych, dlatego że honor jest starszy od ław przysięgłych, od czegokolwiek. Honor, przyjaźń i lojalność. Być może z tych samych powodów ja powinienem uczynić pewne odstępstwo od tej zasady i odpowiadać jedynie na pytania moich przyjaciół oskarżonych i ich przedstawicieli. Natomiast na wszystkie pozostałe pytania, no z przykrością ja tu podkreślam, iż nie chciałbym tu podkreślać jakoś swojej osobowości. Z przykrością będę musiał ad limine odmówić odpowiedzi. Również tak. Na pytania sądu czy prokuratora nie będę udzielał odpowiedzi. Bo na poziomie jeszcze odczytano znajdujące się w aktach sprawy. Prosiłam o przerwę, ponieważ mamy na rozprawę. Już odczytamy, tylko nie zajmie to dużo czasu. Protokół z przesłuchania podejrzanego, który znajduje się w aktach sprawy, to jest karta 92-95. Podejrzany został pouczony w tym momencie, stając pod zarzutem popełnienia czynu, pouczony o treści przysługujących praw i obowiązków, jakie wynikają z kodeksu postępowania karnego, które to pouczenie otrzymał na piśmie i składał wyjaśnienia następujące. Na pytanie prowadzącego, czy podejrzany rozumie treść postawionego w dzisiejszym Komendzie Miejskiej Policji za zarzutu popełnienia przestępstwa, podejrzany wyjaśnia, ja odmawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie, protestując przeciwko próbie wpłynięcia na przebieg wyboru z motywów, które wyjaśnia odrębnym pismem. Na pytanie prowadzącego, czy podejrzany rozumie, o co jest podejrzany,
odmawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie, protestując przeciwko próbie wpłynięcia na przebieg wyborów w sposób, który wyjaśni odrębnym pismem. Na pytanie prowadzącego, czy podejrzany przyznaje się do zarzucanego czynu, podejrzany wyjaśnia, oczywiście nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego niczego i złożył wyjaśnienia, że opozycja polityczna jawnie działa pokojowo, zgodnie z prawem, staramy się być grzeczni. A wydarzenia w sądzie Piekarów mamy na 100% udokumentowane na filmach, to znaczy film ten posiada Stowarzyszenie Grupy Obrony Praworządności w Katowicach przy ulicy 3 Maja 36. Film ten jest jawny, opublikowano w internecie na stronie Stowarzyszenia Grupy Obrony Praworządności. Nie pamiętam adresu tej strony, ja osobiście posiadam to nagranie, jestem w stanie udostępnić to nagranie na żądanie sądu. Na pytanie prowadzącego, czy na obecnym etapie postępowania podejrzany udostępnił to nagranie na potrzeby prowadzącego postępowania, podejrzany odpowiada, dokument jest publiczny i powszechnie dostępny. Jestem gotów udostępnić je na każde żądanie sądu lub na żądanie prokuratora z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnienia. Prokuratorowi jestem w stanie udostępnić to nagranie również na znak dobrej woli oraz grzeczności. Po zapoznaniu mnie z treścią przysługujących mi praw, jakie wynikają z kodeksu postępowania karnego w tym miejscu, ja korzystam z prawa do odmowy składania dalszych wyjaśnień w tej sprawie, odmawiam składania wyjaśnień, odmawiam udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w powyższej sprawie, do których ustosunkowuję się ewentualnym rentywizmem. Zgłaszam w tym miejscu żądanie, aby zaznajomić się z materiałami tego postępowania. I to wszystko, co ja mam do powiedzenia w tej sprawie. To jest protokół z przesłuchania w komendzie. Także to podtrzymuje pan, tak? Podtrzymuję odczytane mi wyjaśnienia. Na pytania sądu, na pytania prokuratora, tak jak było odnotowane, tak jest. Świadek oświadczył, nie będzie udzielał odpowiedzi. Natomiast czy obrona ma ewentualne pytania do świadka? Obrońcy nie mają pytań do świadka. Oskarżony. Chciałbym tak zadać pytania i na wstępie chciałbym złożyć oświadczenie, że apeluję do świadka o udzielania odpowiedzi w zakresie, w którym nie narazi na odpowiedzialność karną. Aby udzielał odpowiedzi w zakresie, w którym nie narazi na odpowiedzialność karną. No, informatorów jego pracy dziennikarskiej. Ponieważ dla nas tu siedzących, dla mnie, dla oskarżonych, byłoby zaszczytem, gdybyśmy w tym procesie zostali skazani, ponieważ nic lepszego w procesie politycznym się przecież przyjaciołom, ludziom solidarnym byłoby zaszczytem, nie można skazać w tym procesie. Zdarzyć, bo taki przecież proces jest dokładnie odwrotnie niż w normalnym procesie karnym, czego większość nie chce, zdaje się, nie robi. Zatem prosząc świadka w ramach wieloletniej pracy opozycyjnej również o to, żeby przyjął, iż można w procesie występować, kiedy nie mamy do czynienia z gwarancją uczciwości przeprowadzenia postępowania, tak jak są tak na przykład PRL-u, gdzie też braliśmy udział, wiedząc, że najczęściej sędziowie nie będą przestrzegali zasady niezawisłości sędziowskiej. A mimo to uczestniczyliśmy w tych procesach, żeby pewne jakieś fragmenty prawdy móc pozostawić po tobie, choćby w postaci naszej postawy i słów. Chciałem na szczęście zapytać świadka, czy świadek był oskarżany wcześniej, zanim tu został świadek oskarżony, w tym procesie, jak wiemy również, bezprawnymi metodami wyłączono świadka słabo oskarżony. Znaczy trochę ubolewamy, bo się cieszymy, że jednak parę osób się udało z tego wyłączyć, ale czy świadek wcześniej w czasach totalitarnych był już to w PRL-u, czy w Związku Radzieckim, czy był kiedyś świadek podobnie sytuacji, czy był wcześniej oskarżony? Odpowiedź na to, na takie pytanie brzmi oczywiście od 30 lat. Od 30 lat.
Od 30 lat byłem wielokrotnie oskarżany, zatrzymywany, aresztowany, skazywany, przebywałem w więzieniach i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, i III Rzeszy Pospolitej, i nawet w Rosji. W Rosji w czasach, gdy był tam jeszcze Związek Radziecki. Tak, potwierdzam. Tak, byłem przytrzymywany. Oczywiście, no jest jasne, że prokurator i sąd nie chcą usłyszeć, bo pokazuje jasną dyspozycję i koło. Ta sama szkoła, te same metody. Ta sama szkoła. Ta sama obłuda. Ta sama rola, która z dyspozycyjnego babu. Bezprawnie mam tak samo życie. Wtedy było oczywiście dużo ludzi. Chciałem zapytać świadka, czy w postępowaniu w piekarni śląskiej, które wywołało protest publiczności, w tym młodym i później się stawienie na zarzutów, czy to się zaczęło również od próby przedstawienia świadka jako osoby właśnie chorej psychicznie, takie osoby, które trzeba umieścić na obserwacji, czy na to jeszcze jakieś osoby, które trzeba odpływać do skargi. Tak, w rzeczy samej. Ja od wielu lat, od 15, może od 10, trudno w tej chwili określić, publicznie wyrażałem krytykę i sprzeciw wobec przestępstw, szajki przestępców. To są moje określenia, jednakże z mojego punktu widzenia sytuacja jest jednoznaczna wobec szajki przestępców, która rządzi piekarami śląskimi. W tej szajce przestępców prominentną rolę odgrywa prokurator Janusz Sochacki. Który albo kierował, albo kieruje do dzisiaj nawet prokuraturą w piekarach śląskich. Otóż szajka wielokrotnie podejmowała rozmaite poczynania. Tak, to były represje za sprzeciw wobec przestępców. Tak, oczywiście dużo było objęty postępowaniem rehabilitacyjnym dla osób represjonowanych, zawiązanych na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Nie zdążyłem go zadać, Wysoki Sejmie, więc on sobie nie robi żartów z logiki. Więc formułuję pytania, a później pani podejmie decyzję. Moje pytanie jest takie, czy świadek był objęty postępowaniem rehabilitacyjnym przez Sąd Okręgowy w Katowicach za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i czy świadkowi zasądzono zadośćuczynienie za bezprawne działania funkcjonariuszy reżimu komunistycznego.
Tak byłem objęty i zasądzono mi takie zadośćuczynienie. Czy jakikolwiek z funkcjonariuszy PRL, który dalej pracuje w prokuraturze, sądach i policji III Rzeczypospolitej, poniósł jakąś, świadkowi wiadomo, poniósł jakąś odpowiedzialność dyscyplinarną, karną za przestępcze praktyki wobec świadka w czasach PRL? Nie są mi znane przypadki rozliczenia zbrodniarzy komunistycznych. Rzeczywistego rozliczenia, dlatego że jakieś tam formalne próby były, natomiast faktycznie nie ukarano nikogo. Czy ten brak ukarania tych tysięcy sędziów, prokuratorów, dziesiątek tysięcy funkcjonariuszy służb specjalnych, wojskowych, czy to nie może powodować właśnie tego, że jakieś teraz... pytania oskarżone ma odnośnie samych wydarzeń w sądzie wyborczym? No tak, tak. Właśnie to pytanie jest dokładnie w Wysokim Sądzie najważniejszą rzeczą, ponieważ panu Witewskiemu przecież postawiono fikcyjne zarzuty, szpiekara toczono postępowanie, żeby go gdzieś tam zesłać do zakładu psychiatrycznego po raz drugi. Panu Witewskiemu postawiono. Bo wcześniej w Lublińcu. Niedługo wcześniej w Wysokim Sądzie, ja byłem na podobnej sprawie jak Świekara, byliśmy przed Sądem Rejonowym w Lublińcu. W sprawie toczącej się przed Sądem Świekara. I kilka miesięcy wcześniej w identycznej właściwie sytuacji był pan Ciszewski przed Sądem w Lublińcu. Tam zresztą sędziowie się, trzeba powiedzieć, zachowali wzorowo i praworządnie i uznali zatrzymanie pana Ciszewskiego. Sędziowie w sądzie w Lublińcu uznali zatrzymanie pana Ciszewskiego za całkowicie nielegalne. Nielegalne sądy. Czy w sprawie tego nielegalnego zatrzymania świadka na polecenie prokuratury w zakładzie psychiatrycznym w Lublińcu, czy... A to proszę podyktować jeszcze raz to pytanie. Tak, chciałem zadać pytanie właśnie ważne w tej sprawie. Czy w związku z wcześniejszym nielegalnym pozbawieniem, czy świadek przedstawił do akt sądowej postanowienie sądu z Lublińca o tym, że został wcześniej nielegalnie pozbawiony wolności przez policję w Lublińcu? Czy świadek przekazywał dowody postępowania prokuratury sądowej? Ja 3 lata temu bardzo aktywnie brałem udział w czynnościach postępowania wyjaśniającego, a później przygotowawczego i być może 3 lata temu w ramach takiej bardzo dużej liczby dokumentów znajduje się również ten dokument, ale z perspektywy 3 lat, po upływie 3 lat czasu nie jestem w stanie już tego stwierdzić z pewnością. Być może składałem również takie dokumenty, tak. Kopię tego postanowienia udostępnić nam jako stronie, żebyśmy sądowi to przedstawić, bo chcielibyśmy to wykorzystać jako pokazujący mechanizm działania. Oczywiście, z tym, że nie w tej chwili. Tak, oczywiście, ja w trakcie tego chciałem zapytać świadka, czy wobec orzeczenia przez sąd w Lublińcu o bezprawności działań wtedy funkcjonariuszy publicznych, czy wyciągnięto jakieś konsekwencje służbowe bądź karne wobec osób, które dokonały tego haniebnego czynu pozbawienia wolności działacza opozycji? Nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, nie ścigano tych przestępstw. Czy w postępowaniu w Tarnowskich Górach, w tym zamiejscowym postępowaniu z oddziałem Ciekara Tarnowskich, czy świadek podobnie czuł się w sytuacji, w której groziło mu takie pozbawienie wolności na podstawie również skrytowanego mechanizmu i świadek był zadowolony z faktu, że obywatele Rzeczypospolitej zainteresowali się tym postępowaniem? Ja myślę, że bez pomocy nie żył. Mógłbym nie żyć w tej chwili. Takie są realia w Polsce. Ludzie są zabijani po prostu. To są masowe przestępstwa sądowe.
I tutaj ten postulat wprowadzenia ław przysięgłych jest absolutnie dla nas zasadniczy i stąd mój sprzeciw moralny taki, aby składać w ogóle jakiekolwiek zeznania przed sądem, który nie spełnia tych wymogów. To nie jest moje widzimisię, to jest interes Polski i w moim przekonaniu należy konsekwentnie domagać się bezstronności, niezawisłości sądów. Tego zresztą wymaga teoria prawa. Wiemy, że ona jest bardzo kiepsko realizowana, a wręcz jest realizowana jej odwrotność, prawda? Tutaj nawet każdy podręcznik dla każdego studenta prawa wymaga niezawisłości sądu. Zapytać świadka, czy w trakcie tych wydarzeń 14 marca w budynku Sądu Piekara Śląskich, czy świadek był świadkiem jakiejś przemocy stosowanej przez obywateli Rzeczypospolitej wobec sędziów czy pracowników tam sądu, policjantów? Otóż obywatele Rzeczpospolitej, czyli panowie oskarżeni tutaj, no z zasady jak gdyby od dziesiątków lat przyjęli taką zasadę, iż należy postępować metodami pokojowymi, spokojnie, grzecznie, tłumacząc transparentnie przede wszystkim, by utrwalać, przecież my zawsze utrwalamy przebieg wydarzeń. Aby rzeczowo, spokojnie, rzetelnie argumentować, gdyż to jest sposób na przekonanie szerszego grona społeczeństwa, opinii publicznej do przedstawianych racji. To jest jedyna droga. Czy mógłby świadek odpowiedzieć krótko, tak czy nie? Czy stosowali obywatele przemoc wobec? Nie, oczywiście, że nie. A czy podróż? Czy funkcjonariusze, myślę tutaj o policjantach, czy wydających polecenia sędziach, czy oni stosowali przemoc? Widział był świadkiem zdarzeń, widział takie zdarzenie, że tylko przemoc w tym budynku sądu stosowano wobec patriotów. W rzeczy samej i do dziś potwierdzam i do dziś i dodaję niniejszym. Niniejszym dodaję, że w mojej pamięci do dzisiaj tkwi obraz w szczególności mojego przyjaciela pana Józefa Żuka, który jest osobą niepełnosprawną, który z wielką trudnością chodzi, co przecież nawet dzisiaj widzimy, i który był wywlekany na siłę z jakiegoś przedpokoju, bo on nawet nie wszedł do tego pomieszczenia, którego dotyczy, w którym miały się rozegrać jakaś wymiana zdań. Także w moim przekonaniu funkcjonariusze wezwani do budynku sądu no, zareagowali jak gdyby przesadnie, nadreagowali. I dodam jeszcze, że było to właściwie poniekąd no, z jednej strony bardzo smutne, a z drugiej właściwie śmieszne. Tam jednego funkcjonariusza na przykład nagrałem, który był w czarnych okularach, prawda, jakiś Rambo przybył do tego sądu, no, nie wiem jak to określić. Ale takie pomieszanie no, smutku z śmiesznością, to myślę, że zasługuje na miano groteski. Tak potwierdzam. Czy jeżeli świadek ma wyższe wykształcenie, jest osobą świadomą, czy świadek tłumaczą, świadek również orzeczenia nie tłumaczą Polsce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na język polski? No, przyznam, że mnie to samego zaskakuje, ale tak, i stąd moja względna znajomość orzecznictwa. Thank you.
powoduje jakąś przerwę? To nie martwi mnie tak, potem nowe wybory i PiS nas posadza. Nagrywa, tak? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broni opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.